Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 337 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, co obniżanie pensji, na przykład tak jak w Google, w związku z tym, że przeprowadzimy się do innego miasta, ma z badaniami na małpkach bądź na niemowlakach. Na początek zaczniemy od tych małpek. Więc tak, był taki eksperyment, który został przeprowadzony przez prymatologów, są to naukowcy zajmujący się badaniami ssaków naczelnych. Tymi prymatologami była Sara Brosnan i Franz de Waal i te osoby przeprowadziły następujący eksperyment. Dwie małpki kapucynki miały za zadanie wykonać tą samą czynność w zamian za tą samą nagrodę, za kawałek ogórka. Ale po chwili, przy drugiej próbie, jedna z małpek otrzymała w ramach nagrody nie ogórka, a bardziej pożądanego przez nią owocka, czyli przez winogrono. W momencie, gdy ta małpa, która została wynagrodzona ogórkiem, zauważyła, że druga małpka dostała winogrono, sięgnęła również po to winogrono. Ale gdy okazało się, że winogrono nie jest dla niej, to małpka z ogórkiem po prostu wpadła w szał. Wyrzuciła ten ogórek poza klatkę i odmówiła dalszej współpracy z naukowcami i dalszego wykonywania jakichkolwiek czynności. Takie same przykłady zachowań takich związanych z wściekłością, z furią, można zaobserwować u niemowląt, u nawet bardzo małych dzieci. Bo gdy jednemu dziecku w tym samym wieku damy pół ciastka, a drugiemu damy całe ciastko, to się nagle okaże, że to dziecko, które dostrzeże, że zostało pokrzywdzone, to będzie właśnie wściekłe. I nieważne jak jesteśmy duzi, jak jesteśmy mądrzy, jak jesteśmy doświadczeni, nasze mózgi po prostu nie potrafią sobie odmówić reakcji wściekłością na taką niesprawiedliwość. I teraz przechodzimy do pracy zdalnej. No bo nagle okazuje się, że Google między innymi, ale to niech będzie taki najbardziej donośny przykład, Google mówi do swoich pracowników, jak się przeprowadzicie do innej miejscowości, która to miejscowość jest tańsza niż na przykład Dolina Krzemowa, to my wam obetniemy pensję. I obetniemy wam pensję o 15 bądź 25%. W ogóle z badań wynika, że 61% pracowników w Ameryce zgodziłoby się na takie zachowanie. 40% osób mieszkających w Londynu zgodzi się na obcięcie pensji. Natomiast na przykład w całej Wielkiej Brytanii to 25% będzie się chciało zgodzić na obcięcie pensji za zmianę miejsca zamieszkania w modelu pracy zdalnej. Ale jeżeli połączymy to zachowanie kapucynek i połączymy podejście korporacji, to nagle się okaże, że furia wcale nie będzie musiała być związana z rzucaniem ogórkami albo z uderzaniem współpracowników klawiaturą. Może się okazać, że pracownicy po prostu będą się zwalniali. W tym momencie bardzo wielu pracowników Google'a zastanawia się, co zrobić dalej, bo powrót do pracy w Google'u, oczywiście z powodu wariantu delty koronawirusa przesunął się, to pracownicy zastanawiają się, czy odejść, czy przyjąć propozycję obniżenia pensji. Jest na przykład podaną historię, że jedna pracowniczka zaakceptowała 15% obniżenia pensji w zamian za przeprowadzkę. Natomiast w momencie, gdy się przeprowadziła, firma jej zaproponowała, że jednak obetnie jej pensję o 25%. No i pracownica zaczęła się zastanawiać, jest to była już pracownica Google'a, zaczęła się zastanawiać, czy jej praca nagle przestała być warta 25% czy 15%, a w ogóle dlaczego ta obniżka nastąpiła, czy jej praca jest mniej ważna, jeżeli pracuje z innego miejsca. No i oczywiście ta pracownica zrezygnowała z pracy. W tym momencie są również badania potwierdzające taką sytuację, że w momencie, gdy pracownik dostrzeże, że inni pracownicy zarabiają więcej za te same czynności, to
spada ich wydajność. Bo i to nawet spada u 52% takich osób. Czyli ponad połowa z nas w momencie, gdy zobaczy, że nasi koledzy zarabiają więcej, to przestanie pracować tak samo jak do tej pory. A ta wydajność spadnie o około 13%. No i to w tym momencie zaczyna się robić problem. Bo dotychczas postawę Google'a nawet można było zrozumieć, bo to była największa firma, pionier w tej dziedzinie we wdrażaniu pracy zdalnej, ale nagle się okazało, że bardzo wiele firm zniwelowało czy zlikwidowało takie geograficzne podziały związane z wynagrodzeniami. I nagle się okazuje, że to Google pozostaje w tyle poza rynkiem, bo inne firmy nie decydują się na takie ruchy związane z ograniczeniami czy ze zmniejszeniami pensji i Google po prostu zaczyna tracić najlepszych swoich pracowników. Czyli jednak mamy coś wspólnego z kapucynkami, praca zdalna i obcinanie pensji spowoduje czasami albo ataki gniewu czy wściekłości i to niekoniecznie będzie musiało być związane z rzucaniem ogórkiem, ale czasami z rzucaniem dokumentów dla pracodawcy. Mam nadzieję, że Was to nie dotknie. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia w poniedziałek. Na razie.